Cześć wszystkim, z tej strony kolejna seria, nie z tej strony PG, no i kolejna seria z Supreme Mayro Galaxy na moim Wii, grany oczywiście. Tak więc no, zanim zacznę cokolwiek robić, to powiem od razu, że dopiero co wstałem. Tak więc już możecie mniej więcej się domyślać, jak pójdzie mi ta sesja. Kurde, czego ty ode mnie chcesz? No kurde, pogadać chcę. Zamknij ryj. Już czytałem wcześniej. Czyli te łanapy się respią, tak? Czy to jest jakiś nowy list? A nieważne, wezmę je, bo czemu kurde nie? O. Teraz zamiast 4 żyć mam 9, ponieważ 4 plus 5 równa się 9. Mam pewien pomysł. Aha! Myślałem, że to nie, będzie działać. Tak więc no. Co będziemy dzisiaj robić? Na pewno nie będziemy karmić tych śmierdzieli. Pójdę sobie po to jedno życie, gdzie ono było. Nie tędy. Tam widziałem jeszcze jedno, ale nie chce mi się go zbierać. Ponieważ no, dlatego że... Tak więc no, ta sesja znowu będzie 1,5-godzinna niestety. Ponieważ no, znowu mam taką samą sytuację co wcześniej, że... Gram, robię let's playa przed wykładami. Mam teraz nadzieję, że będzie mnie lepiej słychać, ponieważ mikrofon nie jest przy mojej gębie. Wiecie, jak słuchawki nałożyłem, to mikrofon teraz znajduje się na mojej szyi! Wiem, że to kurde kuchnia, zamknij gębę. Już powiedziałem wcześniej, że widzę tutaj sztućce i wódkę, więc... Tak więc let's go! Jakby to powiedział pewien czerwony hydraulik. Albo ktokolwiek. Dobra, co tam będziemy dziś odpierdzielać? A, nowa galaktyka jest, let's kurde go! O, jakaś nawiedzona, zarąbiście, bo ja lubię horror. Są kości i mięso, czy... Coś innego może być bardziej przerażającego. Dla wegana nie. Lugi! Widziałem w tytule. O kurde, musimy go uratować pewnie. Nie martw się, Lugi, idziemy po ciebie. To nie jest Mayro the Music Box, więc mam nadzieję, że ciebie nie zasztyletuje. Hell yes. Dobra, trochę tu przypominam sobie, jak to... O kurwa. A, okej. Ta cała grawitacja mnie też denerwuje w tej grze. Oh my god. Let's go. Jakieś halloweenowe gimby, kurde. Chyba miała być jakaś impreza halloweenowa, miało być mnóstwo alkoholu, a ja tutaj ich wszystkich zabijam, no. Mayro, naprawdę ogarnij się, o cholera. To ja muszę się ogarnąć, żeby nie tracić żyć. Cholera. Jakbym spadł, to by było źle. A i co, myślałeś, że mnie dorwiesz? Przestań szczekać. Bo Reksio ma prawo szczekać. O, wiem, jak was rozpierdzielić. Dup! O, co? Ja pierdolę! To w takim razie skurwysyny są nieśmiertelne. Dawaj mi kurde monety! O, dziękuję. Tak więc no, co mogę teraz powiedzieć? A, to mogę zrobić, niekoniecznie powiedzieć. W ten sposób mogę go rozpierdzielić. No chodź, skurwysynu. Mam 10 żyć, nie dorwiesz mnie. No gdzie ty, idioto pieprzony? Chodź tu! Chcę zobaczyć, jak giniesz. Dziękuję. To szczęście, że jesteś debilem. O, kolejny. Chodź, dla ciebie też mam trochę słońca. Czy możesz poczuć słonicę? Kurde! No, ja mogę poczuć słonicę. Mam nadzieję, że Tails Doll teraz tu się nie pojawi, bo by było
trochę chujowo. Jak ja bym kurde poszedł na wykłady, gdyby się teraz pojawił. O, spierdzielaj. No, miałbym kurde nieobecność. To by było okropne. O! Próbuję dupą usiąść na to. Tak więc no, o czym mogę kurde pogadać? Może o Marianach trochę. W sumie to ten, na 3DS-ie niedawno ukończyłem ten Super Mario 3D Land i ten New Super Mario Bros. 2 czy coś takiego. Muszę przyznać, że jakieś takie były średnie gry moim zdaniem. Bo jakoś tej całej kurde spierdzieliło mnie. Tak szczerze powiem, naprawdę, mam wrażenie, że Nintendo trochę się z tym wypala. Oczywiście nie jestem takim jakbym... takim mega zajebistym kurde fanem Mariana, że wszystko znam i tak dalej, ale... no, mniej więcej widzę, co się odpierdziela, nie? No bo ten... porównując na przykład starsze Mariany z tym, co jest teraz, z paroma wyjątkami, bo do jasnej ciasnej po prostu, sam nie wiem, tak średnio wypadają. Ty kurwo jebana, idziesz czy nie? Tego zasranego światła! Kurwo! No ja pierdolę, oczywiście przez to przeszedł, no! Gień! No. Kolejny debil. No bo tak, no bo szczerze powiem, te 3D Land i ten New Super Mario Bros. 2 to naprawdę średnio, myślę, wypadają, no bo nic kurde nich nowego nie ma, tak szczerze powiem. Nic takiego, co nie widziałem w innych Marianach. Na przykład powiedzmy na to ten Super Marian Galaxy, co teraz widzicie przed sobą, oczywiście ja też przed moim ekranem telewizora. To jest kurde coś nowego, tego wcześniej raczej nie było. To jest całkiem git, powiem. Ale kurde, tamte platformy... tamte platformówki, tam też kurde gimby są. Kurde, nie ma żadnych nowych rzeczy. Tutaj raczej są nowe rzeczy. Nowi przeciwnicy i tak dalej. Tutaj już czuję, że zaczynam pieprzyć nonsens, ale... tak, myślę, że kurde Nintendo się wypala powoli. Może już od dawna się wypalało w sumie. Kurde, te Super Mario Galaxy ma chyba z 10 lat już. Tak więc no, to coś znaczy. Jeżeli jakiegoś żadnego takiego zarąbistego Mariana nie zrobili do tej pory. Chociaż w sumie ten Super Mario Odyssey nieźle wygląda, szczerze powiem. To coś ciekawego. Kurwa! Zabiję cię! Choćby to była ostatnia rzecz, jaką zrobię w tym wszechświecie, no. Gdzie się pojawisz? Tam. Dobra, nie ma sprawy. No, i ten. I w sumie tak jak porównać do tych starszych gier, no nie? To myślę, że starsze gry były o wiele bardziej pomysłowe. Super Marian 1, 2 w sumie też. Trójka, co tam dalej, Super Mario World. Okej. Jeszcze tędy pójdę. Ten Yoshi's Island. O, siema. Lugi, jak ty się tu kurde znalazłeś w kosmosie? Ciebie nie widziałem wcześniej. Jakie cheaty, kurde, z jakich cheatów korzystasz? Śmierdzielu jeden. Chodźcie, kurde, cfele pieprzone. No, gin. Gdzie jest drugi? Chcę ukraść twoje kieszonkowe, więc chodź tu. No idziesz, czy kurde nie? Ja pierdzielę, wy jesteście pojebani.
Gin, kurde. Też z drugiej strony to się nie dziwię, że te starsze są lepsze, Mariany, ponieważ no... Znaczy no, w większości. Mogę ciebie rozpierdzielić jakoś? Chociaż nie, nie obchodzi mnie to. Wiecie, no bo one tak jakoś... Co? No zajebiście, teraz ja umarłem i stałem się duchem. Jak mogę... A, w ten sposób. Nie mogę przejść? Dobra. Jak nie, to nie. No idź, bierz to. Zdaje mi się, że nie mogę do światła przejść, nie? Przez światło i tak dalej. No kurde. Serio? Ach, no trudno. Muszę inną drogę znaleźć. Nie, nie ma innej kurde drogi. Chyba, że do Lugiego pójdę w ten sposób. Zobaczymy, jaka będzie jego reakcja. Jak zobaczy jego z własnego brachola martwego. O, nieważne. Kurde, tu tabliczka jest, dopiero teraz zauważyłem. Przeczytaj. A, dobra. Muszę chyba duchiem się stać. Zaraz was wszystkich nastraszę. Oj, coś takiego jest fajne. Wiem. A, okej. Dobra, to jest przydatna informacja. Wiesz, nie mógłby kurde od samego początku być przeźroczysty i przechodzić przez te sprawy. Ale dobra, osiedl. No idź, kurde, zbierz. O, przecież mogłem kursora użyć. Lugi, idę po ciebie, nie bój się. To jak ja mam... Czy on się we mnie bujał? No ja pierdzielę, co ty jesteś? Duch homoseksualista? Nie jestem zainteresowany. Jestem tylko zainteresowany tym, jak padniesz. No, dziękuję. A, już wiem, co mam robić. Lugi, nie bój się, idę po ciebie, stary. Ako? Już jestem. O, nareszcie przyszedłeś. Zgubiłem się z Toadami, to było okropne. Wiem, jakbym ja się z nimi zgubił, też bym czuł się okropnie. Ale znalazłem gwiazdę, więc to... No, jest dobrze, nie? Thank you. Teraz będę mógł to grać, czy coś? Let's go home. Oj, nie pójdziemy jeszcze do domu tak szybko, ponieważ muszę rozpierdzielić Al-Kaidę. No i gdzie jest Lugi? Nie rozumiem. I o, a może? Witaj z powrotem. O, jest Lugi, widzę twojego brata tam. Jeżeli go poprosisz, na pewno pomoże ci szukać gwiazd mocy. Będziemy mogli nim grać? Jestem pewna, że ma ci dużo do powiedzenia. Powinieneś z nim porozmawiać w garażu. Tak! Może Lugim trochę pogramy? Czemu nie? Niech też trochę Luigi... Akcję jakieś zobaczę. O kurde, chwila. Nawet nie mogę samobójstwa zrobić. Nie mogę nawet się pobawić w czerwonego hydraulika. No co za... cholera. Czerwony hydraulik? To kurde, za jakiś nowy mem internetowy. No cholera, nieważne, nie będę tamtego one-upa brał. Nie chce mi się. Te platformy są zbyt okropne.
Jestem ciekaw, czy Luigi mi gra się nieco inaczej. Siema. A, szukasz gwiazd mocy. Nie pozwól mi pomóc. Wygląda na to, że... A, to już? Jeżeli ją znajdę, napiszę ci list. O! Czyli nie będziemy nim grać? On może sam szukać gwiazd, tak? I nam napisze list. Okej. Good Egg Galaxy, tak? Pilat, czy tam nie pominąłem żadnych gwiazd? Zaraz zobaczę. Moment. To jest ważna rzecz i muszę ją sprawdzić. Nie, wszystkie zdobyłem. To pewnie jeszcze jakaś dodatkowa może będzie, czy coś, i Luigi mi ją znajdzie kiedyś. Za 20 lat może. Ale hej, dobra. Idziemy dalej. Odkrywać te nowe planety. Ile już? 16 minut nagrywania, okej. Robić jakieś kurde triki marianowe, no. O. Let's go. W sumie kto by pomyślał, że w kuchni będzie nawiedzony jeszcze jakiś coś. Zwykle takie nawiedzone domy to bym spodziewał się po jakiejś galaktyce piwnicznej czy coś. Zresztą w piwnicy różne rzeczy się dzieją. Jedne miłe, a drugie mniej. Zależy jak na to się spojrzy. Z której perspektywy. Ale nie będę niczego insynuował. O kurde, chciałem wskoczyć tak fajnie, ale nie. Nie udało mi się jak zwykle. Mam nadzieję, że teraz będzie mnie lepiej słychać. Znaczy no, jako że mój mikrofon jest za moją szyją. Przynajmniej jak będę wrzeszczał, to nie będzie aż tak kurde wypalało uszy wam. To ja kurde gadam! Bardzo spooky sprint. Spooky z House of Jumpscares w sumie. To może być. O, gdzieś indziej jesteśmy. Czy nie? A nie, to tylko tą lokację nam chyba dodało. W sumie też denerwuje mnie trochę to, że ten... Że za każdym razem jak gwiazdę zdobędziemy, to się resetuje ten poziom. W sensie, że z samego początku musimy zaczynać. To te gimby tymi ognikami srają! O, rozumiem. Kurde, taka zniewaga krwi wymaga. Jak mogłem się poparzyć czyimś pierdem. Spadać zubaty. No kurde! Okej, let's go. W takim razie gdzie? Gdzie to było? Ciebie też załatwię tak na przykład wypadek. Możesz mi dać chyba w pierdol. A o całe szczęście! Bałem się, że ten zubat mi zaraz głębna. O, okej, automatycznie tam lecimy. Dobra, niech będzie. Dawać mi kurde te wszystkie gwiezdne odłamki, bo jak nie, będę smutny. Zobaczę, co tam jest. Może będzie coś dodatkowego. No kurde, mówiłem, że ta lokacja to koszmar dla wegan. W sumie ja mięsa też za bardzo nie jem, ale weganem bym siebie nie nazwał. Drób jest dobry. Po prostu tłustych mięs nie lubię. Nie przychodzą mi przez gardło. Dlatego nie jem chociażby klasycznej polskiej kiełbasy. Aha, więc ty też chcesz to zdobyć, nie? Będziesz musiał się ze mną ścigać, pewnie. Ehehe, i idziemy! Okej, okay. Czyli... A ja myślałem, że to w formie ducha będziemy to robić. Ja drugi?
Jeszcze kurde czego? O, już pierwszy jestem. No kurde! No! Szybko! Nie ma czasu! To jest wyścig, kurde! I zderzyłem się z mięsem, zajebiście. Teraz jestem zainfekowany, kurde, mięsożernym wirusem jakimś. No kurde, debilu! Kurde, debilu! Udało mi się? Udało mi się! I co? I co? Dziękuję! Za pierwszym razem mi się udało, w życiu bym nie przypuszczał. Ech. Tak, zasłużyłem na to i ci ogołocę z tej gwiazdy, ona jest moja. Kurde, dziwne jest to, że byle kto może te zasrane gwiazdy łapać, mimo tego, że one są takie ważne. Fabularnie i tak dalej. Tak jak kurde smocze kule w Dragon Ballu. Cokolwiek je znajdzie, to są jego, dopóki Songo i jego ekipa nie przyjdą mu ją zabrać. Masz... O! List od Lugiego. Mam gwiazdę, ale teraz nie mogę... O, ale teraz nie mogę wrócić. To zdjęcie pokazuje, gdzie jestem. Pomóż mi. Gdzie jest to miejsce? Wygląda znajomo, ale no cóż. Dam ci to zdjęcie, żebyś nie zapomniał, gdzie jest Lugi. Okej, dobra. Pewnie, że safe. To ja jestem, jak jakiś bezpiecznik mi pierdyknie, to nie zapiszę moich dwóch gwiazd. Więc tak, gdzie to? Tak. Ten cały ta cała jajowata galaktyka, nie? Okej, no to chodźmy go ratować, bo... O, właśnie. Ty, chodź z galaksy, let's go. Mam nadzieję, że wszystko jest dobrze. Opóźniłem mikrofon? Ile? Mikser. Tak, opóźniłem, całe szczęście, bo wszystko musi być zsynchronizowane z tym Elgato. Co to było? No tutaj jest ten cały znak zapytania, więc zgaduję, że tu muszę lecieć. O! Serio tam, kurde! Stoisz! Chyba sobie jaja robisz, Luigi! Od czego masz, kurde, nogi? Czemu nie możesz, kurde, zeskoczyć stamtąd? Nie, kurde, myślałem, że z nimi mogę pogadać. Ej! Dziękuję. Zapomniałem, że mogę kręćka robić i takich rozwalać. Zaraz. Nie no! Chwila! Przestań! A, wiem, jak mogę tam wejść. Sobie przypomniałem. Ja pierdzielę, po prostu nie mogę w to uwierzyć. O, chwila. Moja kasa. Nie, zaraz, nie tędy. To pomarańczowy był komin. Tam gdzieś widziałem go. Go! Tak, to tutaj było. Nie, czy chce mi się tego one-upa jeszcze raz zdobywać? Niech będzie, zawsze będzie coś. To z tego, kurde, jak mi się resetują! Kurde. Dezorientujący trochę. Ale całe szczęście... Z moimi kocimi skillami udało mi się zdobyć tego one-upa.
Thank you very much. 13. Pechowa liczba. Gdzie masz? Przyszłeś mnie znowu uratować. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć, brachu. Ła, gwiazda? Tak, mam ją tutaj. Okej. Okay. Może być. Ja nie narzekam. Ale nie musiałem za bardzo się męczyć z tą gwiazdą. E? Szybko pośpiesz się i weź tą gwiazdę. Nie poganiaj mnie. Ale dobra, ma rację. Trzeba się pośpieszyć. Bo kurde, mało czasu jest. Jakaś godzina nagrywania z mojej strony będzie tutaj. Lino! Teraz... Nie, wciąż jest pierwszy part tej trzeciej sesji. Tak, wiem. Pewnie, że kurde save. Czemu miałbym nie save'nąć? Tym bardziej dlatego, że jest tylko jeden plik do zapisu. Też z drugiej strony tak myślę, że mógłbym kopiować ten mój plik zapisu. To by trochę tak jakby bezpieczniejsze było. Ale fakt jest, tak sądzę. Let's go! Motherfucker! O kurde, kolejne życie! Pewnie, że wezmę. To szczęście, że chociaż one się respią tutaj. To nie jest to samo, co mieć 30 w zapasie, ale hej. W sumie to jestem ciekaw, ile tutaj gwiazd potrzeba, żeby ukończyć grę. Znaleźliśmy... O, kolejna baza wroga. Ta. Bierz tą gwiazdę i... co to może być? O, dobra. No już lecę, Władimirze Putinie. Twój synalek dostanie w pierdziel. A jak mu dam w pierdziel, to sprzedam go na bałuckim rynku za 50 złotych monet, żeby mógł dostać kolejne życie. Przy okazji, no... może jego babskie ciuchy nie będę ubierał, bo będą się z niego rówieśnicy śmiać, a wiadomo, jaka podstawówka może być. W sumie gimnazjum też. Tak więc no, nie będę mu robił krzywdy. No kurwa! Zawsze coś. Dawaj. Nie przestawaj. No kurde, nie uciekaj ode mnie, debilu zasrany! No, masz! Zasłużyłeś na to. Któregoś razu, kurde, jak Marian będzie tą dupą wszystkich rozwalać, to jej nie podetrze i wtedy dopiero będziecie mieli niespodziankę. O kurwa. Okej. Tego nie przewidziałem. W sumie tak się domyśliłem, że muszę jakoś się podciągnąć do tej całej gwiazdy. Ale za późno. Chyba dość tego. Ła, musisz zginąć. Dziękuję. Taka zniewaga krwi wymaga. Dobra. I... nice. To właśnie chciałem zrobić wcześniej. Ale zbytnio mój mózg się nie połączył z moją ręką, więc niestety. I don't give a shit, spadaj. Tak. Okej. Okay. O kurde, następne gówno. Które będzie... O! Gin! No. Spasła suka. Ale najpierw sobie wezmę monetę, ponieważ mogę. Coś mi się zdaje, że... A lepiej szukać tych odłamków gwiazd. Ej!
Proszę, nie chciej ich zbyt dużo. Ta, zamknij gębę. O, dziękuję, 30. Ta, dawaj mi to. Dobrze, dobrze, chociaż ja nie musiałem to strzelać. Okej. To coś zmieniło się w grzyba, którego Marian zjadł i mu się życie upowiększyło. Miło wiedzieć. Przecież to kurde coś skażonego jest po prostu. No ja pierdzielę! Jestem ogarnięty. Gdzie są moje monety? Przecież go sklaszczyłem dupą. O! O nie! O nie! Mój one-up! Cholery głupie. Powinienem był się domyślić, że będą mnie ze wszystkich stron napierdzielać.